Będę kontynuował odpowiedź na list pana Adriana dotyczącego sprawy, co nowa prawica zrobi dla kraju, no i dla województwa świętokrzyskiego. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o to województwo świętokrzyskie, no takie biedne, zapyziałe województwo, o którym pan wspominał, że jest duże bezrobocie, że jest bieda w tym województwie, to my nic specjalnego nie planujemy robić akurat dla tego województwa. Dlatego, że proszę pana, wszystko to, co mówiłem do tej pory, w tych poprzednich odcinkach, tyczy się całego państwa. Podatek dochodowy będzie zlikwidowany we wszystkich województwach i spowoduje rozwój każdego z tych województw, które tworzy Polskę. Co dalej? No, kara śmierci dla morderców będzie obowiązywała na terenie całego państwa, więc żaden bandzior nie będzie się czuł bezkarny, jeżeli by planował kogoś zamordować. No jeżeli jakaś tam grupa bandziorów no będzie planowała napad na bank, no bo proszę państwa, no nie oszukujmy się, jeżeli my będziemy rządzić, nie oznacza to, że nie będzie w kraju w ogóle bandytów. No bandyci będą, ale oni planując napad na bank, to będą sobie starannie to rozważać, że jeżeli by się zdarzyła przy okazji tego napadu jakieś morderstwo, gdyby się zdarzyło, to będą po prostu wisieć. Więc oni tak sobie tam postarają się zaplanować, żeby tam kogoś ogłuszyć, albo związać, albo ominąć jakiegoś tam strażnika czy kasjera, a nie go zabijać. Natomiast w obecnym czasie, no to jeżeli kary śmierci nie ma, to wielu bandytów się nie boi kogoś zaciukać. Ba, no były takie przypadki przecież, że dla rozrywki kogoś mordowano. Był taki znany przypadek, że jeden taki rozwydrzony młodzieniaszek dla uczczenia imienin kolegi wyrzucił jakiegoś pasażera z pociągu. To była głośna sprawa kilkanaście lat temu. No to ludziom takie pomysły, ludziom zdemoralizowanym, takie pomysły do głowy już nie będą przychodziły, bo będą wiedzieli, że za morderstwo grozi kara śmierci. Co dalej? No więc tutaj panu tak pokazuję, że mimo, że ja jestem ze Świętokrzyskiego, że kandydowałem do Sejmu ze Świętokrzyskiego, to ja nie będę nic specjalnego robić dla tego województwa świętokrzyskiego w takim sensie, że proszę pana, te zmiany, które my chcemy przeprowadzić, one będą dobre dla wszystkich województw, łącznie i dla Świętokrzyskiego. Tutaj jeszcze a propos tej prywatnej służby zdrowia, prywatnej oświaty. To proszę pana, niech panu się nie wydaje, że już obecnie mamy szkoły prywatne, dlatego że w Polsce prawie że nie ma szkół prywatnych, z wyjątkiem być może korepetycji. Tak, korepetycje są takie małe, jednoosobowe szkoły prywatne. Dlaczego? Dlatego, że proszę pana, na korepetycjach nauczyciel uczy tak, jak chce. Nikt go nie kontroluje, jak on uczy. No bo korepetycje nie podlegają pod Ministerstwo Edukacji. Przychodzi dziecko do nauczyciela, rodzic za to płaci, czy wujek, czy czasami są bezpłatne, jeżeli ten nauczyciel akurat chce tak zrobić, ale nikt nie kontroluje, jak te korepetycje są udzielane. Natomiast już szkoła prywatna, tak zwana prywatna w cudzysłowie, to ona wcale nie jest prywatna, dlatego że ona podlega wszelkim rygorom, jakie narzuca Ministerstwo Oświaty tym szkołom państwowym. Czyli to są przepisy dotyczące, kogo tam wolno zatrudnić, kogo nie wolno, jakie ten ktoś musi mieć większe wykształcenie, jakie mają być programy, jakie mają być podręczniki. To wszystko jest zatwierdzane. Tutaj przychodzą ludzie, tutaj się oglądam. Więc to wszystko jest zatwierdzane przez urzędników Ministerstwa Edukacji. Czy oświaty, jak tam się nazywa. Ja nawet w tej chwili nie pamiętam, bo to ministerstwo jedynie bawi. No to jest nawet może złe słowo. Bawi i irytuje. O, te różne wyczyny tego ministerstwa. No, proszę państwa, no chcę go zlikwidować, więc co tu będę określał, co ono mi robi. Chciałbym się nawet nie znam nazwy tego ministerstwa. Jest kompletnym absurdem, kompletnie niepotrzebny. Więc obecnie, proszę państwa, poza korepetycjami nie ma szkół prywatnych. Wszystkie te szkoły, które nazywają się niby prywatne, to są tylko takie szkoły, no powiedzmy w jednej czwartej prywatne. To znaczy tam, a może jednej dziesiątej nawet bym powiedział. No, tylko tyle, że za tą szkołę można zapłacić. Przy czym to też jest wszystko, proszę państwa, tu w naszym państwie no mnóstwo rzeczy tak stoi na głowie, że taki biedny człowiek jak ja, biedny intelektualnik, który nie ma takiego aparatu naukowego jak pan Janusz Korwin-Mikke, takiego słownictwa, takich
różnych przykładów z rękawa nie potrafię wytrząsać, bo widzą Państwo, że mam takie krótkie rękawki, no to jestem bezradny, żeby te idiotyzmy Państwu tak dokładnie wyjaśnić. No, ale będę próbował. No. Proszę Państwa, no bo szkoła prywatna, to znaczy, że rodzic za nią płaci. No i owszem, rzeczywiście, za te szkoły prywatne rodzic płaci, ale czy temu rodzicowi oddają pieniądze na szkołę państwową, do której jego dzieci nie uczęszczają? No nie, on płaci podatki takie same, czyli powiedzmy, jest pan Kowalski, który trójkę dzieci posłał do szkoły państwowej i jest pan Malinowski, który trójkę dzieci posłał do szkoły prywatnej. Czy oni w podatkach mają jakieś coś innego? Nie, obaj płacą podatki takie same. Wobec czego ten pan, który posyła dzieci do szkoły prywatnej, on płaci za dwie szkoły. On płaci i za prywatną, i za państwową. No i to oczywiście powoduje blokadę rozwoju szkół prywatnych. No z drugiej strony tam państwo podobno tam coś dopłaca tym szkołom prywatnym do tych opłat. No ale to jeżeli państwo dopłaca, to państwo uzależnia te szkoły od siebie. Więc to jest też taki mechanizm uzależnienia. Ponadto państwo narzuca w tych szkołach prywatnych no, cały sposób przebiegu edukacji. Programy, podręczniki, kadra. No wszystko to musi być tak, jak chce pan minister. I teraz, gdyby ten pan minister nawet był super mądrym człowiekiem, nawet gdyby tym ministrem oświaty byłby pan Janusz Korwin-Mikke. Uważam, że no, wybitnie mądry człowiek. No, wręcz, że tak powiem, z pewnymi oznakami geniuszu. To i tak, proszę państwa, ja bym niezadowolony. Dlatego, że no, mimo wszystko nawet pan Janusz Korwin-Mikke nie mówi wszystkiego tak, jak ja bym sobie życzył, żeby były uczone moje indywidualne dzieci, których no niestety nie posiadam, ale załóżmy, że żebym je miał. To naprawdę, no, nie ma dwóch osób, które mają te same poglądy na różne sprawy. No jeżeli jest jedno ministerstwo, które ma ustalić program w całej Polsce, to jest niemożliwe, żeby ten program był odpowiedni dla milionów rodzin w danym państwie. Jeżeli, załóżmy, minister ustali, że mają być krzyże w szkołach, to ci, którzy chcą, żeby były, będą zadowoleni, ale ci, którzy bardzo nie chcą, będą niezadowoleni. Jeżeli ustali, że ma nie być krzyży, to będzie akurat na odwrót. I też będzie źle, proszę państwa. Jeżeli ustali, że będzie wychowanie seksualne w szkołach, co moim zdaniem jest kompletnym idiotyzmem, no to ci, moim zdaniem, idioci, którzy tego chcą, będą strasznie szczęśliwi. No, na razie, dopiero jak te dzieci będą wychowane w tym wychowaniu seksualnym, dopiero się okaże, że wtedy będą ci rodzice nieszczęśliwi, łącznie z tymi dziećmi. No ale trudno. No ale oni na razie będą zadowoleni. Natomiast niezadowoleni będą ci, którzy nie chcą tego wychowania seksualnego w szkołach. Ci, którzy chcą, żeby dziecko było uczone teorii ewolucji, będą zadowoleni, jeżeli ta teoria będzie w szkole. A ci, którzy nie chcą, będą oczywiście niezadowoleni. No i proszę państwa, nie dogodzi się wszystkim. Ci, którzy chcą być uczeni, no, żeby ich dzieci były uczone, że Józef Piłsudski wygrał bitwę tamtą warszawską, ten cud nad Wisłą, to zrobił Józef Piłsudski, to będą strasznie zadowoleni z tego, co jest w programach obecnie. Natomiast niezadowolony jestem ja, który uważam, że to są po prostu brednie, że to jest nieprawda, że to są kłamstwa. Jeżeli będzie uczone na odwrót, niż jest obecnie uczone, no to znowu ci drudzy będą niezadowoleni. No, proszę państwa, no, pan Stefan Kisielewski, taki znany publicysta, który w Tygodniku Powszechnym, ale nie tym obecnym, tylko tym trochę lepszym, który istniał tam w latach 60., 70., jeszcze 50., to on tam pisał takie felietony i on między innymi miał takie bardzo mądre powiedzenie, że socjalizm bohatersko rozwiązuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. No i tutaj widzą państwo, że jeżeli to ministerstwo nawet byłoby zajęte przez ludzi, no, obsadzone przez anioły wręcz nawet, którzy wszystko wiedzą, wszystko robią najlepiej, to i tak ludzie nie będą szczęśliwi, zadowoleni, dlatego że jeden podmiot, że tak powiem, edukacyjny nie jest w stanie dopasować się do milionów różnych gustów i potrzeb. I dopiero wtedy, kiedy tego ministerstwa zupełnie nie będzie, będą prywatne szkoły, to te prywatne szkoły będą się starały dopasować do tych milionów różnych poglądów. Oczywiście no, nie będzie miliona różnych szkół, bo no, chyba że będą takie szkoły indywidualne, jednoosobowe.
że dany rodzic ma jakąś, wynajmuje kilku nauczycieli tylko dla swoich dzieci i wtedy dobiera sobie nauczycieli, którzy dokładnie pasują jego poglądami. No to oczywiście to jest taki przypadek skrajny, ale nie będzie milionów różnych szkół, ale będą tysiące różnych szkół. I wtedy dany rodzic wybierze sobie spośród tych tysiąca szkół tą, która mu najbardziej odpowiada. No i oczywiście jest w pobliżu jego miejsca zamieszkania, jeżeli na tym mu zależy. No więc lepiej, proszę Państwa, nawet jeżeli to nie będą tysiące szkół, tylko powiedzmy setki różnych typów szkół, to już lepiej mieć te setki niż jeden typ. Jeden typ, który się nazywa szkoła państwowa, bo to jest jeden typ szkoły, proszę Państwa. Jest jeden program dla liceów, jest jeden program dla gimnazjum. Są tylko tam jakieś drobne warianciki, ale to jest jeden program. Jeżeli nauczyciel nauczałby na lekcjach historii, na przykład tego, co ja tutaj Państwu mówiłem w ostatnich odcinkach, o Powstaniu Warszawskim na przykład, o bitwie tej warszawskiej, czyli tym cudzie nad Wisłą, to on byłby wywalony, bo mówiłby to, co nie wolno mu mówić. Chociaż moim zdaniem jest to prawdą. No, proszę Państwa, to jest, pan Janusz Korwin-Mikke też o tym wiele razy pisał i mówił, że taki system, gdzie jest taki monopol w jakiejś dziedzinie, czy to w edukacji, czy w lecznictwie, czy nawet w produkcji samochodów, jest niezwykle, niezwykle niebezpieczny. Dlaczego? No proszę Państwa, no, wyobraźcie sobie Państwo, że jest jakiś monopol na wyżywienie. A, co ja tu będę teoretyzował? Proszę Państwa, prosty przykład, autentyczny. W Irlandii na przykład w XIX wieku była taka monokultura ziemniaczana. Czyli po prostu ludność tego kraju w bardzo dużym stopniu polegała na ziemniakach. I w którymś tam roku, ja nie pamiętam tej daty, pan Janusz Korwin-Mikke to na pewno by tutaj wytrzepał jak z rękawa tą datą, ziemniaki akurat się nie obrodziły, no zupełnie, była klęska, jeżeli chodzi o ziemniaki. I wtedy ogromnie duża liczba ludzi w Irlandii, też nie powiem Państwu, ile tych ofiar było, ale zmarła z głodu. No po prostu żywili się głównie ziemniakami, a ziemniaki akurat nie obrodziły. No proszę Państwa, czy nie jest bezpieczniej w takim razie, jeżeli ludzie odżywiają się w sposób dowolny, tak to, co komu pasuje. Jeden lubi ziemniaki, drugi lubi żeberko, drugi lubi tam słoninkę, trzeci lubi tam tylko owoce. No, i wtedy, jak nie ma takiej monokultury, to jest bardziej bezpiecznie, dlatego że jeżeli nie obrodzą na przykład ziemniaki, to część ludzi no, troszkę na tym ucierpi, no bo będzie się musiała przestawić na przykład na ryż, ale jeżeli są tylko ziemniaki, nagle nie ma ziemniaków, a nie ma nic innego, bo nic innego nie hodowano, nie produkowano, nie uprawiano, no to jest klęska. I tak samo jest z edukacją, tak samo jest ze służbą zdrowia. Jeżeli jest monopol, to jakakolwiek zmiana warunków życia powoduje kompletną katastrofę. No, proszę Państwa, no jakiś taki przykład, pierwszy z brzegu, który mi przychodzi do głowy. No jest Ministerstwo Edukacji i ono preferuje tam język angielski, no bo dlatego, że obecnie angielski jest bardzo rozpowszechniony. No ale chyba Państwo zauważają, że Stany Zjednoczone schodzą na psy. Anglia zeszła na psy już kilkadziesiąt lat temu. A teraz tam jeszcze jest taki dodatkowy kryzys, jakaś tam recesja. No więc te kraje języka angielskiego naprawdę mogą odejść niedługo przeszłość, jeżeli chodzi o powszechność ich cywilizacji. I cywilizacja chińska być może będzie dominować, znaczy no być może, no jest to w najbliższym przyszłości, to jest nawet wręcz pewne. No i teraz, jeżeli nasze społeczeństwo nie będzie znało języka chińskiego, to się nie będzie potrafiło dogadać po prostu z motorem napędowym całej cywilizacji ludzkiej. No i teraz, jeżeli będą szkoły prywatne, to na pewno w wielu szkołach prywatnych będzie uczony chiński. Bo tam ktoś na taki pomysł spadnie, jakiegoś tam Chińczyka zatrudni. Jest Chińczyk, który sprzedaje jakieś buty w sklepie, bo ma jakiś tam sklepik. No w Staszowie to nawet chyba jest jeden pan z Chin, który tam ma jakiś tam no, spory nawet sklep. To on tam by do południa mógł być może tam parę godzin tego chińskiego uczyć. Szkoła prywatna na to wpadnie, państwowa nie. No, proszę Państwa, no potrzebna jest po prostu różnorodność i potrzebna jest wolność. Te dwie rzeczy. No i potrzebne są pieniądze. Potrzebne są pieniądze, żeby za to wszystko zapłacić. No ale dlatego my ten system podatkowy chcemy zmienić, chcemy znieść podatek dochodowy, chcemy ograniczyć inne podatki, chcemy w ogóle przebudować system podatkowy na jakichś zdrowych zasadach po to, żeby
to, co państwo zapracują, to, co państwo zarobią, żeby zostawało głównie dla państwa, na państwa potrzeby, na państwa indywidualne potrzeby. Natomiast jakąś malutką cząstkę, malutką daninę zabierzemy tylko na armię, na policję, na sądownictwo, na służbę zagraniczną. No i na jakąś tam małą administrację, która tam jakimiś jeszcze niektórymi rzeczami się zajmie. No a żeby nie zajmować państwu więcej czasu, to ten odcinek skończę. Troszkę tak gadam chaotycznie i może nawet czasami i bez sensu, no ale wybaczcie państwu, nazywam się nie magister Wojciech Zarzycki, a nie Janusz Korwin-Mikke. No a ktoś prosił, żebym ja coś na ten temat powiedział, więc robię co mogę. A nawet być może i co nie mogę.